Wiemy Tymczasem Radia Lola, Lola, spotkanie pozdrawiam panów poniedziałkowe. Zorientowanego Stanisława Kostki w Lublinie. A pewnie ktoś mają kota raz też. Mają w Zakopanem upadki obrzeżenia w czerwieni. I za dużo mają. Jeszcze kradzie. Ale po co to nie i 29 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Kazimierza. To jutro jest od 9 i normalnie mają na dole 4 komputery. Jakby były zajęte, to musisz poczekać, a na górze mają 2, a na trzecich jeden mają ekstrawaganca komputery. No chciałem coś do sobie drążek kupić, coś chciałem. A to chciałeś? Nie wiem jeszcze. Nie wiesz co? Ja ci dałam kot. Masz ten kot? Nie kot. Do dronki. To bo nie masz dronki. No śpisz. Janikowski, to... Przy głowie nie może być telefon. No wiem, położę ten kot i nie wiesz. Ja, no ja też jestem przy głowie. On jest mały. No wie, że się da. Ja się na głowie stoi teraz. Jest drugi, kiedy jest drugi, można położyć dalej. I teraz nie ma środku, to jest tu. Thank you.
września. Drodzy Państwo, to już 256 dzień 2018 roku, a zatem do końca roku pozostaje 109 dni. Dzisiaj imieniny Aleksandra i Eugenii. Pozdrawiamy bardzo gorąco dzisiaj świętujących. Co jeszcze? Słońce wzejdzie nam za 6 godzin i 20 minut, tak w przybliżeniu o 6.23, a zajdzie o 19.10 już. A zatem dzień trwa 12 godzin i 47 minut. Spoglądając na karty agendy liturgicznej, dostrzeżemy wspomnienie wielkiego i ważnego świętego dzisiaj, 13 września, a zatem świętego Jana Chryzostoma, biskupa, doktora Kościoła. To wspomnienie obowiązkowe. Kilka słów o nim. Urodził się około 349 roku, a zmarł około roku 407 w Antiochii. Uczęszczał do szkoły Libaniosa, rzymskiego mówcy. Uzdolnieniami przewyższał swoich kolegów. Chrzest przyjął w roku 359, a także stan duchowny został konsekrowany na biskupa w roku 397. Objął urząd patriarchy Konstantynopola. Żyjąc skromnie, służył powierzonemu sobie ludowi. W swych pouczeniach moralnych piętnował zło, nie cofając się nawet przed krytyką. Został skazany na policję. Przeciwstawił się dworowi cesarzowej Eudoksji. Coraz surowsze prześladowania ze strony cesarzowej doprowadziły do wygnania świętego w okolice Kaukazu. Zmarł w drodze z wyczerpania. Pozostawił wybitne dzieła, traktaty, listy, kazania. Wśród takich arcydzieł należy wymienić następujące pozycje: o kapłaństwie, o wychowaniu syna oraz przeciwko Żydom i poganom. Jego kazania były przeważnie komentarzem do Pisma Świętego. Potomni nadali mu tytuł Chryzostoma, czyli Złotoustego. To święty Jan Chryzostom. Oprócz niego dzisiaj wspominamy również świętych: świętego Amata Sens, świętego biskupa Mauriliusza, a także świętego Elogiusza Aleksandryjskiego, świętego Weneriusza Stino, błogosławioną Marię od Jezusa Rivas, błogosławionego Apolinarego Franco. Zachęcamy do modlitwy przez wstawiennictwo tychże świętych. Niech nam wypraszają wszelkie potrzebne łaski. Już za moment również Boże Słowo, to, które dzisiaj będziemy rozważać, dzisiaj będziemy czytać. Otwórzmy nasze serca, nasze umysły na przyjęcie tego Słowa. Was miłują,
Jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież ich grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby też samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Wiarą dobrą, upitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za nadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Wiśniewska, Jarosław Wiśniewski, Barbara Wojciechowska, Anna
Anna i Bronisław Wojtalikowie i Janina oraz Anna Zwierzchowskie. Bardzo gorąco dziękujemy i oczywiście dla każdego, kto wspiera Radio Maria, dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, dedykujemy tę pieśń, którą wyśpiewa dla nas Eleni. Eleni to chce pieniądze za to. Zaleski napisał, że on kocha ludzi miłych, sympatycznych. I on jest miły, on jest sympatyczny. Ale czy tak jest w istocie, czy to ludzie o nim tak mówią? To... I tak sam siebie pochwalił, że on jest miły, on jest sympatyczny. Tak widocznie miałoby być. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Czy to człowiek miły, to lepiej, żeby to świat powiedział. No, dobrze. I co teraz ta jeleń? No pięknie. Także proszę Państwa, ona tu śpiewa, a potem na menedżerze powie, że prywatny jest utwór i trzeba pieniądze, ona bierze za to i ktoś inny nie może tego puszczać. No to więc, jeżeli ona ryzykowi śpiewa, to chyba niekoniecznie aż tak za te pieniądze. No, także proszę Państwa, kuma kumę chwali. A poza tym ja mówię do tego Zaleskiego, słuchaj, to, że ty myślisz, że jesteś taki miły, sympatyczny, to faryzeusze też byli mili i sympatyczni i mieli te kutasy wymyte przez te jakieś kapłanki wudu i po prostu byli pachnący, byli lśniący, ale byli bardzo obrzydliwi w oczach Boga, Jahwe.